Oceniamy film zaraz po seansie. Nie oczekuj klasycznej recenzji. I to jest właśnie problem z nagrywaniem recenzji zaraz po seansie. Ja wiem, że w tej chwili jestem jeszcze za bardzo pod wpływem tego, co się wydarzyło. Wołyń. Jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów jeszcze przed premierą tak naprawdę. Wojtek Smarzowski powraca w swoim 5. albo 6. filmie. Bardzo duże były problemy produkcyjne. Tutaj brakowało pieniędzy na dokończenie filmu, były zbiórki i tak dalej, ale udało się. Film w końcu zobaczyliśmy w kinie. 2,5 godziny czegoś, po czym ludzie mogą już nie być tacy sami, jak w momencie, gdy wchodzą na salę kinową. Absolutnie nikt na naszym seansie nie jadł popcornu. Była taka cisza w trakcie i po seansie, że ja chyba w życiu takiej nie słyszałam. Mamy wesele polsko-ukraińskie, no bo wiadomo, w Wołyniu żyją Polacy z Ukraińcami, z Żydami. W trakcie tego wesela okazuje się, że nasza główna bohaterka, czyli Zosia, również jest zakochana w Ukraińcu, a w międzyczasie jej ojciec postanawia wydać ją sołtysowi Maciejowi. Tak, czyli Polakowi. Tak. W tym przypadku. I nagle mamy cięcie. I mindfuck. I tych mindfucków trochę będzie po drodze, bo Smarzowski wybrał sobie taką formę opowiadania tej historii, że cięcia montażowe są bardzo szybkie, nie daje nam się zatrzymać tak naprawdę ani na moment w tej historii. Mamy sceny po 30, max 60 sekund i żadna z nich nie jest rozbudowanym dialogiem. Jeżeli jesteśmy przy tym, to w ogóle dla mnie montaż tutaj jest jednym z najlepszych elementów tego filmu. Potrzebuję nowej żonki, do dzieci i do roboty. Za młoda dla Macieja. 10 morgów. 8. 2 świnie i krowa. Przede wszystkim jest to zabieg rodem z nowofalowych filmów Godarda, który robił dokładnie to samo. Ja rozumiem, że niektórym widzom się to może nie spodobać, ponieważ to w pewien sposób przełamuje nasze przyzwyczajenia. Tak. No ale wiesz jak jest, musisz poznać rzemiosło, żeby móc go przełamywać. Smarzowski już bardzo dobrze rzemiosło zna. Oczywiście, że tak i jakby u niego to zawsze jest celowy zabieg. To znaczy ja bardzo cenię ten zabieg, bo on jeszcze bardziej podkreśla to, że nie potrafimy się między sobą dogadać tak naprawdę. Tych dialogów jest takie, ograniczono je do takiego totalnego minimum. Nawet relacje między postaciami, no nie? Między bohaterami. Znaczy ja też myślę, że to podkreśla przede wszystkim, jak bardzo szczątkową wiedzę możemy mieć na temat tego, co działo się, nie wiem, 100 lat temu. Nikt z nas nie będzie wiedział na 100%, jak to było. I nie możemy się opowiedzieć. Tak, tak na pewno było i w ogóle ci są dobrzy, ci są źli. Z tym, że ja nigdy nie widziałam chyba filmu, w którym każda scena, absolutnie każda scena jest przepełniona bólem. Bo tutaj nie ma momentu oddechu. Przez to, jak portretowana jest ta wieś w ogóle doskonale swoją drogą. Pierwszy raz na ekranie widziałem wieś, która aż tak tętni życiem, bym powiedział. Dla mnie to było jakby ktoś wziął obrazy Hołmońskiego, Każecie babie lato i tak dalej, i wylał na nie wiadro krwi. Utoczyli wioskę. W przód szli bandery, a za nimi Ukraińcy. Zacierała się ta granica między tym, kto jest kim tak naprawdę, czy to jest Ukrainiec, czy to jest Polak. Tutaj z tym hasłem na ustach, że walczymy za swój naród, to było po prostu jawne przyzwolenie na to, żeby dokonać rzezi, niezależnie kto to był, co zrobił, czego dokonał, czy to był mój sąsiad, czy to był wróg. I to wszystko zależało od tego, kto w co uwierzył i komu. Przez to, co się wydarza na ekranie, jak bardzo szybko, jakie duże mamy przeskoki. Nie możemy poznać bohaterów, nie znamy ich psychologii. Wiemy, że mają dylematy, ale nie wiemy, jak są dla nich ważne, jak ciężkie. Tym trudniejsze jest to tak naprawdę zadanie aktorskie, bo w tych krótkich, małych scenkach jednak trzeba przekazać troszeczkę emocji i pokazać, co targa tymi ludźmi wewnętrznie. I ja na przykład w scenach z Arkadiuszem Jakubikiem, kiedy on pojechał tam na wojnę i tak dalej. Co on ma w oczach? Jezus to Maria, jest właśnie po prostu o tym mówiłem. Z frontu! Dezerter. Znaczy swój? Tak, atmosfera tak gęstnieje, to tak narasta, że my już wiemy,
że będzie się działo coś naprawdę niedobrego. Nawet słyszymy z ust postaci te plotki o tym, że ileś tam osób zginęło, że dopuścił się ktoś czegoś takiego w małej wiosce nieopodal. I słyszymy tylko, że to nadciąga do głównych bohaterów. Ale wiesz, mnie pewna klamra po prostu wbiła w fotel. No. Kiedy mamy jedną z początkowych scen i mamy siostrę Zosi, która właśnie wyszła za mąż. No i tradycyjnie ścina się jej warkocz. Ona kładzie swoją głowę na progu domostwa. A potem zgadnijcie, jak to wraca. Co jest pod koniec filmu. Widać wyraźnie, że Wojtek Smarzowski obrał sobie pewną tezę, którą chciał potwierdzić takimi bardzo sugestywnymi, bardzo dramatycznymi obrazami rodem z horroru. Ta teza jest jasna. Musimy nawiązać dialog między ludźmi. W pewnych momentach, kiedy ten nacjonalizm jest już skrajny, kiedy za bardzo zacietrzewimy się na punkcie, powiedzmy, własnej narodowości, czy tej czystej szklanki wody, w której nie ma żadnego brudu, nie ma skazy i tak dalej, dzieją się rzeczy, które są już nieodwracalne i to nie jest już nawet tak naprawdę człowieczeństwo w tym momencie. Są światy. Dla mnie to jest bardzo, bardzo mocne 5. W tym przypadku trochę słabo dawać serduszko dla filmu. Więc tego nie zrobię, ale to jest bardzo, bardzo dobry film. Film historyczny, który nie traktuje tylko i wyłącznie o historii, nie jest tylko i wyłącznie manifestem, ale jest przede wszystkim opowieścią. Opowieścią o ludziach w takich bestialskich wręcz czasach, które tak naprawdę nie były tak dawno temu. Dla mnie to jest mocna 5 i trzeba się wybrać do kina, jeżeli chcecie skonfrontować swoje własne doświadczenia, przekonania. Może trochę sumienie. Ja tak naprawdę chciałabym tego filmu nie oceniać. On się trochę wymyka moim kryterium. No ale taka jest formuła. Daję temu filmowi mocne 5, ale ja go nigdy więcej nie obejrzę. Uważam, że w kilku momentach można by było troszeczkę wydłużyć niektóre sceny, troszeczkę dać nam pogląd na sytuację, bo też często logistycznie jakby miałem problem z odnalezieniem się w określonych miejscach. Skoki czasowe są tak błyskawiczne, tak, że nie do końca wiadomo, ile jakby czasu minęło od poprzedniej sceny. To będzie bardzo duży problem dla widza przyzwyczajonego do stylu zerowego. Tu nie mam żadnych wątpliwości. Ja miałam na początku problem i się zastanawiałam, czy gdzieś coś nie przeskoczyło za bardzo, w sensie, czy gdzieś mi nie umknął kawałek filmu od sceny wesela do sceny powrotu z wojny. No. Zostawcie nam komentarz, co myślicie o tym filmie, czy się wybieracie, czy już byliście. Tak, ja przede wszystkim chciałabym wiedzieć, tylko bardzo was proszę, oznaczajcie od razu w nawiasie spoiler, zanim napiszecie całą resztę. Bardzo chciałabym wiedzieć, jak interpretujecie zakończenie. Tak, bo to jest bardzo istotne, bo to jest, mamy takie zakończenie dosyć otwarte, jeżeli chodzi o interpretację. Dajcie znać w komentarzach, jakie chcecie materiały w najbliższych odcinkach, bo przecież kilka premier się pojawia, jest tego na tyle dużo, że wszystkiego na pewno nie obskoczymy. Niestety. Polak pan, a Ukraińska! Ludzi powinno ten film zobaczyć, a z drugiej strony bardzo się boję, że środowiska skrajnie nacjonalistyczne mogą podłapać jakby retorykę taką, że skoro ci inni mogli nam to zrobić, to my też tak możemy potraktować tych innych. Dlatego ten film ma drugi wymiar współczesny. Doskonale wiemy, że mówienie w tramwaju po niemiecku może spowodować coś niewyobrażalnego tak naprawdę w środku dnia w stolicy. Różnice ideologiczne potrafią nas tak poróżnić.